Witam Państwa. Ponoć Einstein zapytany kiedyś, czy to prawda, że uważa, że Ziemia może być w pewnych warunkach postrzegana jako płaska, a jeśli tak, to jakby to miało wyglądać, wystawił język i powiedział: To znaczy, wyglądałaby mniej więcej tak jak mój język. Płaska Ziemia? Czy dokładnie taka jest według Einsteina i najnowszych danych fizycznych? Istotnie? W niedawnym filmiku użytkownika Jasna Strona Seria pojawiło się coś dziwnego w tytule. To coś dziwnego, Jowisz był płaski. A zatem już nie tylko Ziemia, ale nawet najbardziej krągły jegomość naszego Układu Gwiezdnego, samej Gwiazdy Dziennej nie licząc, łamie nasze wyobrażenia o przewagach krągłości nad płaskościami. Jowisz stał się kolosalną kulą gazu, która mogłaby pomieścić w swoim wnętrzu ponad 1300 ziem. Pewnie nie uwierzycie Państwo, ale na pomysł tego filmu wpadłem i miałem go już w pełni opisany, zgodnie z poniższą narracją. Zanim przystąpiwszy do poszukiwań argumentów płaskoziemców, natknąłem się na opinię znanej na YouTube fizyczki, pani Sabine Hossenfelder, która, jak to często się zdarza, ubiegła mnie w stwierdzeniu, że flat earth science is wrong, but not stupid. Czyli nauka, w cudzysłowie, o płaskiej Ziemi jest błędna, chociaż nie głupia. Ja osobiście poszedłem, jak się okazuje, krok dalej. Nauka o płaskiej Ziemi nie jest bynajmniej błędna. I dlatego każda inna hipoteza, czy też systemat wierzeń, nie powinny być z góry oceniane jako, w cudzysłowie, czy też cytuję, głupie. Zanim zatem przystąpię do uzasadnienia tych tez, przytoczmy pokrótce rzeczone argumenty płaskoziemców, do których Państwo być może jesteście gotowi zaliczyć także panią Hossenfelder. Zatem, czy Ziemia tak naprawdę jest płaska, jak pyta na przykład Fausos? No, tyle, że nie jest. Wiemy to od wielu lat, a nawet wielu wieków. Już w III wieku, przed naszą erą, Eratosthenes przeprowadził badanie, które nie tylko udowodniło kulistość naszej planety, ale pozwoliło mu z dużą dokładnością, jak na tamte czasy, wyliczyć jej obwód. Zacznijmy od Eratosthenesa, który jakoby miał zmasakrować płaskoziemców 22 wieki temu, ale tego nie zrobił. Eratosthenes wykorzystał wiedzę, że w czasie letniego przesilenia w ówczesnym Syene, a dzisiejszym Asuanie, światło pada do studni zupełnie pionowo, nie rzucając żadnego cienia. Natomiast w Aleksandrii, w której mieszkał, światło rzucało cień padając pod kątem 7,2 stopnia. Wiedząc, że odległość między Aleksandrią a Asuanem to około 800 km, a 7,2 stopnia to 1,5 kąta pełnego, mnożąc 800 km razy 50, uzyskał obwód Ziemi, czyli 40 tysięcy km. Był to genialny sposób pomiaru obwodu Ziemi, ale nie dowód na jej kulistość. Rzut oka na ten rysunek pokazuje, że taki sam wynik można uzyskać dla modelu płaskiej Ziemi, przy niezbyt dużym i niezbyt od niej odległym Słońcu. Dodatkowo, gdyby Ziemia naprawdę była płaska i wyglądała tak jak na odwzorowaniu azymutalno-równoodległościowym, widocznym chociażby na fladze ONZ, to właściwie obiekty nie znikałyby nam z pola widzenia. Teorii na płasko Ziemię jest kilka. Jedna z nich argumentuje, że Ziemia to dysk otoczony ścianami z lodu. Inna teoria zakłada, że Ziemia nie jest w pełni płaska, a po prostu spłaszczona. Ziemia jest elipsoidą obrotową, kulą, lekko spłaszczoną na biegunach i wybrzuszonej wzdłuż równika. NASA została powołana w 1958 roku tylko po to, żeby wszystko przykryć. Słońce to niewielka kula, która wisi nad naszą planetą i oświetla tylko jej część
jak lampa. Księżyc robi dokładnie to samo, a gwiazdy są po prostu namalowane. No i wszystko jest wytłumaczone. Chyba że dokonalibyśmy jakiejś dużej obserwacji, albo wysłali człowieka w kosmos. No, co też możemy zaobserwować z powierzchni naszej planety. No ale przecież to wszystko może być spiskiem jakiejś dużej grupy ludzi. Ta grupa musiałaby się składać z członka każdej agencji kosmicznej na świecie, rządów, uniwersytetów i innych grup, co składałoby się na miliony ludzi, którzy przez dziesiątki lat trzymają tajemnicę. Na dobrą sprawę ciężko jest udowodnić istnienie płaskiej Ziemi. Wielokrotnie organizowane przez samych płaskoziemców badania i eksperymenty przeczyły ich własnym teoriom. Więc czy przejrzeli oni na oczy i po prostu wrócili do klasycznych wierzeń? Nie. Jak Państwu kiedyś wspominałem, jestem wielkim fanem teorii spiskowych. A kiedy o nich myślimy, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to płaska Ziemia. Z wielu różnych powodów jest to koncepcja na tyle absurdalna, że sam nie jestem pewny, pomimo że wielokrotnie czytałem materiały tak zwanych płaskoziemców, nie jestem pewny, czy ci ludzie faktycznie w to wierzą, czy jest to jakiś rodzaj bardzo wymyślnego żartu. Przyjmijmy jednak po pierwsze, że płaskoziemcy wierzą w płaską Ziemię i nawet posuńmy się kawałek dalej i uwierzmy, że ona faktycznie jest płaska. I teraz zastanówmy się nad tym, jak wyglądałoby ukrywanie tego faktu przed światem. Chociaż przy 200 państwach świata nie wszyscy pewnie są w to zaangażowani, o ile prezydent Francji, która posiada swoje chociażby satelity, jesteśmy w stanie założyć z całą pewnością, że on by wiedział, gdyby Ziemia była płaska, o tyle na przykład taki prezydent Egiptu może nie być w tym zorientowany. Więc zostańmy przy tym, że takich ludzi jest parę set. Dodatkowo oczywiście ich doradcy, pracownicy, generałowie, szeregi ludzi z władzy. To już będzie na całym świecie, no przynajmniej parę tysięcy osób, które trzymają język za zębami i trzymają wiedzę o płaskiej Ziemi w sekrecie. Cały przemysł kosmiczny. Nam się w pierwszej kolejności tutaj pojawiają w głowach astronauci, ci ludzie, którzy faktycznie w kosmos lecieli i swoimi oczami widzieli to, co tam się dzieje. Jest to na przykład załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która, no właśnie, jest międzynarodowa, więc tu wracamy do tematu różnych państw, które wspólnymi siłami, chociaż okazują sobie wrogość, kłócą się, mają sprzeczne interesy, tutaj są w całości jednoznacznie ze sobą zgodne. Nikt tej tajemnicy nie przekazuje szerokim masom, nie pokazuje dowodów na to, że okrągła Ziemia jest oszustwem. Chociażby to, że w różnych miejscach globu, niezależnie od odległości od równika, w modelu płaskiej Ziemi, start rakiety odbywałby się w taki sam sposób, a na okrągłej Ziemi jest inaczej. Oddalając się od centrum naszej płaskiej Ziemi, świat stawałby się cięższy do poruszania. Tak jakbyśmy wchodzili pod górę. Po prostu tak działałaby grawitacja. No, chyba że w założeniu nie ma grawitacji, a jest jakaś siła. Jedną z takich teorii są ładunki elektrostatyczne. No, w dużym uproszczeniu, no, w sumie nie da się tej teorii przedstawić inaczej, żeby kompletnie jej nie podważyć, to każdy obiekt posiada jakiś ładunek. Ładunek posiada też Ziemia i poprzez wzajemne oddziaływanie następuje coś, co możemy określić jako siłę przyciągania. Gdy jednak przejrzałem zapis całości jej wystąpienia, zmieniłem zdanie. Rozczarowałem się. To znaczy, zgadzam się, praktycznie rzecz biorąc, z każdym fragmentem jej wypowiedzi. Jednak to, co przeczuwałem po samym tytule jej wystąpienia, nie znalazło odzwierciedlenia w jego treści. Natomiast nie rozczarowałem się do polskiego fizyka, który występuje pod kryptonimem Głupia Nauka. Gdybym wcześniej trafił na jego film, zapewne nie zadawałbym sobie trudu, żeby przedstawić poniższą swoją argumentację. A tak jak to wygląda, zaraz po niej pozwolę sobie na przedstawienie obszernych fragmentów jego filmu i zwieńczę dzieło obszernymi fragmentami pani Hossenfelder. Wierzę przy tym, że przyjęty przeze mnie scenariusz tego filmu okaże się dla Państwa przydatny dla głębszego zrozumienia tez zawartych w jego tytule. Dziękuję
i zapraszam na rozwinięcie. A może to jakaś szersza reguła? Przyjrzyjmy się temu bliżej w tym niedługim, mam nadzieję, i niezbyt mrużącym, tu nadzieja wzrasta z kwadratem oglądalności, a raczej jej odwrotnością, filmiku. Kolejny płaskoziemca, wykrzykniecie. Jeśli nawet, to przecież jeśli tylko mam rację, w jakże doborowym towarzystwie. I samego Alberta Einsteina i jego szczególnej teorii względności przecież. Możemy to ująć w ten sposób. W większości sztucznych układów odniesienia, jakie będą związane z gwiazdolotami przeszłości, wszystkie mijane obiekty, czy to planety, czy to gwiazdy, czy asteroidy Małego Księcia, będą wyglądały jak mniej lub bardziej regularne naleśniki. To znaczy, oglądana w mijających ją relatywistycznych układach odniesienia jest Ziemia tym cieńsza, z im większą prędkością poruszamy się statkiem, z którego ją obserwujemy. Zgodnie z zasadą kontrakcji relatywistycznej bowiem grubość naszej planety jest pojęciem względnym i zmienia się według wzoru na skrócenie Lorenza, które wraz z ilustracją namalowane jest na tym murze w Lejdzie od 2017 roku. Skrócenie Lorenza, albo inaczej kontrakcja długości, jest to w mechanice relatywistycznej zjawisko skracania odległości mierzonej w różnych układach odniesienia będących względem siebie w ruchu. Ponieważ jest to właśnie relacja wzajemnie względna, to w układzie związanym ze statkiem to Ziemia ulega kontrakcji i rysunek na murze powinien wówczas wyglądać jak następuje. Tu Ziemia staje się coraz bardziej płaska w miarę zwiększania prędkości statku, a właściwie w miarę zwiększania prędkości Ziemi w stosunku do statku. Przykładowo. Ziemia o średnicy 12 742 km spłaszczy się do naleśnika o grubości od 60 km przy prędkości 1 miliarda km na godzinę do 60 cm przy prędkości 0,99999999999999999999999c. To znaczy praktycznie przy prędkości 299,792,458 km/s. Dla mijającego ją zgodnie ze szczególną teorią względności światła staje się zupełnie niewidoczna, bo jej grubość spada do matematycznego zera. Gdy bowiem we wzorze na kontrakcję pod V podstawimy C, to L siłą rzeczy, to znaczy tejże matematyki, stanie się równa zeru. Szczęśliwie w bardziej fizycznej kwantowej teorii pola grubość tę wyznacza długość Plancka około 10^-33 cm. I chociaż to jakieś 10^-30 mniejsza grubość od grubości ludzkiego włosa, to jednak dzięki temu powinna ona być dostrzegalna jako cieniuchna, fluktuująca linia długości średnicy obserwowanej planety. Dokładnie tak jak mur chiński widoczny jest gołym okiem z kosmosu, chociaż nie widać z niego domów o jego szerokości. Zatem nigdy więcej już nie nabijajmy się ze zwolenników teorii płaskiej Ziemi. Najlepiej też nie śmiejmy się z żadnych innych fizyków teoretyków, jak obrazoburcze ich teorie by się nam nie wydawały. Ostatecznie może się łatwo okazać bowiem, że spojrzenie na rzeczywistość pod innym nieco kątem lub ze skrajnie nawet różnego od powszechnie przyjętego punktu widzenia okaże się tym bardziej prawidłowym. Wspomnę tu tylko kasus Mikołaja Kopernika, który opisał to samo, co opisywano przed nim w ptolemejskim układzie odniesienia związanym z Ziemią, w zaskakujący jak na jego czasy nowym, bo związanym ze Słońcem, a nie z Ziemią układem odniesienia. To jest symulacja ruchu czterech pierwszych planet Układu Słonecznego. Ziemia zaznaczona jest na niebiesko. Poniżej jest ta sama symulacja, ale widziana z Układu Odniesienia, w którym Ziemia spoczywa. Obie symulacje opierają się na tych samych prawach fizyki. Jedyna różnica jest taka, że u góry jesteśmy w Układzie Odniesienia, w którym Słońce spoczywa,
a na dole jesteśmy w układzie odniesienia, w którym Ziemia spoczywa. Z fizycznego punktu widzenia oba układy odniesienia są równouprawnione, ale jak widać, trajektorie planet są bardziej skomplikowane z punktu widzenia nieruchomej Ziemi. Wystarczy zmienić układ odniesienia tak, aby to Słońce spoczywało i trajektorie planet bardzo się upraszczają. Obserwacja ta, dokonana przez Mikołaja Kopernika, była jednym z ważniejszych kroków w procesie poznawania przyrody. Zauważmy, że cały jego geniusz sprowadza się do wybranego tego innego układu odniesienia, w którym opis układu planetarnego znakomicie się upraszcza. Podobnie jak to uczynił Einstein, jak się okazuje, pierwszy i największy w dziejach płaskoziemca. W obu przypadkach mamy do czynienia z dramatycznym uproszczeniem opisu matematycznego. I nawet jeśli ani Kopernik, ani, jak wielu dziś sądzi, nawet Einstein nie mieliby racji, to należałoby przyjąć ich punkt widzenia ze względów czysto utylitarnych. Zaraz, czy we wzorach była tak naprawdę mowa o kontrakcjach, a nie o dylatacjach? Jeśli nie, to przecież matematycznie wyszłoby nam z tego, że dla jeźdźca na fotonie Ziemia jest nieskończenie długim cylindrem, na którego bokach życie dosłownie zamiera. Cylindrem płynnie przechodzącym w dwa stożki na jego krańcach, również nieskończone, a jedynie na ostrych czubkach tych stożków życie toczyłoby się po staremu. Dla prędkości mniejszych od C, czyli od prędkości światła, zarówno ten walec, jak i stożki przestają być abstrakcją, matematyczną osobliwością i stają się skończonymi walcem i stożkami, a właściwie stożkami sklejonymi ze sobą na podstawie, wzdłuż której jedynie życie praktycznie zamiera, by nabierać stopniowo rumieńców przy obserwacjach ruchu na tworzących obu stożków. W takiej sytuacji wszyscy moglibyśmy odetchnąć z ulgą, a Einstein jednak nie byłby płaskoziemcą. Czy aby na pewno tak jest? Otóż dylatacja relatywistyczna dotyczy czasu, a nie długości. Dlatego właśnie nie tylko na krawędzi płaskiej Ziemi, ale na całej jej powierzchni czas płynie wolniej. Przy czym, moim zdaniem, na krawędzi wszystko jednak porusza się proporcjonalnie dużo szybciej niż na części wypłaszczonej. Zatem odwrotnie niż by się mogło zdawać. Przy czym różnica prędkości jest wielokrotnie większa, a dokładniej tyle razy większa, im bardziej i ilukrotnie krawędź ta jest krótsza od średnicy płaskiej Ziemi. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia przy jakiejś innej ciekawej okazji. Przypomnijmy sobie naukowca działającego w drugim wieku naszej ery, niejakiego Klaudiusza Ptolemeusza. Jego geocentryczna teoria Układu Słonecznego była genialna i spójna, ale diabelnie skomplikowana. Wymagała wprowadzenia takich pojęć jak ekwant czy deferent oraz opisu ruchu planet po tak zwanych epicyklach. Wszystko co zrobił Kopernik, to wyciągnął środek układu odniesienia z Ziemi i włożył go w Słońce. Ale opis takiego Układu Słonecznego stał się nieskończenie prostszy. To właśnie bazując na modelu Kopernika, korzystając z niezwykle drobiazgowych obserwacji Tychona Brahego, Jan Kepler zapisał matematycznie prawa rządzące ruchem planet. Popatrzmy na przykład na drugie prawo Keplera, mówiące, że promień orbity planety w takich samych okresach czasu zakreśla zawsze takie samo pole bez względu na to, w którym punkcie orbity planeta się znajduje. Wyobrażacie sobie zapisanie tego prawa w ptolemejskim modelu Układu Słonecznego? No, w każdym razie trochę by to potrwało. A to przecież na podstawie właśnie tych praw obserwujący jabłko Isaac Newton mógł wykazać, że na niebiesiech panują te same prawa, które panują na Ziemi, zapisać je matematycznie i pchnąć naukę na całkiem nowe tory. Model kopernikański jest obowiązujący nie dlatego, że jest jedynie słuszny, ale dlatego, że dał podstawy nowoczesnej nauce. No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z płaską lub niepłaską Ziemią? Czas już chyba się zastanowić, która z tych teorii spełnia warunki spójnego opisu wszystkich faktów i względnej prostoty modelu. Dokonując swoich obliczeń, Eratosthenes musiał więc przyjąć a priori, że Ziemia jest kulą.
musiał też przyjąć inne założenie, że Słońce jest od niej tak odległe, że jego promienie są dla nas równoległe. O co chodzi? Popatrzcie na tę olbrzymią planetę i maleńkie oświetlające ją Słońce. Wyraźnie widać, że promienie oświetlające planetę rozchodzą się, oczywiście promieniście. Jeżeli jednak oddalimy Słońce od planety, jego promienie coraz bardziej zbliżają się do równoległości. Aż do momentu, w którym gdybyście nie wiedzieli, że one nie są równoległe, przynajmniej przez chwilę zastanawialibyście się, czy takie nie są. Eratosthenes oczywiście nie musiał przyjmować swojego założenia zupełnie ad hoc. Sam przecież zmierzył odległość od Księżyca do Ziemi, a mniej więcej w tym samym czasie Arystarch Samos zmierzył odległość od Słońca do Ziemi. Jednak zwłaszcza ten drugi pomiar obarczony był sporym błędem, w jakimś stopniu wynikającym również z niewiary Arystarcha, że Słońce może być tak wielkie i znajdować się tak daleko. To, co zrobił Eratosthenes, było więc genialnym rozumowaniem genialnego człowieka, ale nie absolutnym dowodem na kulistość Ziemi. Co zatem miałoby nas do modelu kulistej krążącej wokół Słońca Ziemi z kulistym krążącym dookoła niej Księżycem przekonywać? Ano to, co powiedziałem. Spójność opisu znanych faktów i prostota modelu. Model ten na przykład względnie prosto wyjaśnia, kiedy występują, a kiedy nie występują zaćmienia Księżyca. Tłumaczy też, dlaczego choć zaćmienie Słońca jest na Ziemi zjawiskiem co najmniej równie częstym jak zaćmienie Księżyca, nam się wydaje, że jest znacznie rzadsze. A dzieje się tak dlatego, że zaćmienie Księżyca można obserwować na znacznie większym obszarze niż zaćmienie Słońca. Zjawiska te, w przeciwieństwie do obliczeń Eratosthenesa, są już dużo trudniejsze do wytłumaczenia na modelu płaskiej Ziemi. Przynajmniej ja nie potrafię tego zrobić. Ale nie jest też tak, że ten opisany świetnie przez Isaaca Newtona heliocentryczno-kuloziemski model nie ma swoich problemów. Dostrzegł je na przykład Albert Einstein i stwierdził, że Ziemia jest płaska. A przynajmniej, że istnieje układ odniesienia, w którym taka jest. Poznajcie mion, cząstkę, o której w uproszczeniu można powiedzieć, że jest takim ciężkim elektronem, 207 razy cięższym niż sam elektron. Nie ma jednak takiego szczęścia do długowieczności jak jego mniejszy kuzyn. Jego średni czas życia to nieco ponad 2 mikrosekundy, bardzo krótko. Miony powstają podczas zderzeń promieniowania kosmicznego z górnymi warstwami naszej ziemskiej atmosfery, a na każdy metr kwadratowy powierzchni Ziemi spada ich w ciągu minuty około 10 tysięcy. Pytanie tylko, jakim cudem spada? Nawet gdyby miony poruszały się z największą możliwą we wszechświecie prędkością, czyli prędkością światła, co jest niemożliwe, ale zabawmy się w teoretyków, przelatywałyby w ziemskiej atmosferze nieco ponad 456 metrów. W rzeczywistości poruszają się nieco wolniej niż światło, co jeszcze bardziej skraca teoretyczny dystans. Jednak docierają do powierzchni Ziemi, a atmosfera jest przecież znacznie grubsza niż 456 metrów. Teoria względności Einsteina mówi, że z perspektywy ziemskiego obserwatora takiego jak my, czas dla mionu płynie wolniej niż dla nas. A jak to wygląda z perspektywy mionu? On nie zauważa wolniej płynącego czasu, więc dla niego droga musiała być po prostu krótsza. Obliczenia wykonane na podstawie teorii względności pokazują, że 456 metrów skróciło się mionowi do 11 metrów, zaś 10-kilometrowa atmosfera do nieco ponad 244 metrów. A średnica Ziemi? W kierunku ruchu z ponad 12 tysięcy kilometrów skróciła się mionowi do 312 kilometrów. Ziemia stała się więc płaska jak naleśnik. Nic więc dziwnego, że bez problemu osiąga jej powierzchnię. I tę ideę wprowadził do fizyki pracownik urzędu patentowego. Cóż, nauka czasem polega na kompromisie, a czasem na zdecydowanym sprzeciwie wobec tego kompromisu. Sęk w tym, że nigdy nie wiemy, przed którym przypadkiem właśnie stoimy. Dlaczego zatem nie patrzymy na nasz świat z perspektywy mionu? W swojej pracy profesor Andrzej Dragan pokazuje, jak wyglądałby poruszający się nieco wolniej od mionu okrąg, fotografowany w równych odstępach czasu. Widać, że wprowadzenie jako obowiązujące mionowego układu odniesienia z pewnością sprawiłoby, że fizycy zaczęliby zarabiać znacznie więcej, czemu ja chętnie przyklasnę, ale raczej nie wpłynęłoby pozytywnie na większość aspektów naszego życia. Z pewnym smutkiem muszę się więc zgodzić z moim bratankiem, że... Ziemia jest kulą. Ale oddajmy płaskoziemcom to, co płaskoziemskie. Nigdy nie wiadomo, jaka idea zmieni nasze spojrzenie na świat, a w ten sposób również sam świat. A że nie będzie to akurat ta, macie absolutną pewność? Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu.
Dr. Stuart Clark. I'm an astronomer and I'm the author of The Unknown Universe. It's so clearly obvious that the world isn't flat. Imagine for a moment that, the Earth was flat. Well, how much thickness does it then? These are the kind of questions you'd have to ask. You've got an edge. Well, would things fall off the edge? Nie z tej ziemi. Pod filmami naszych odcinków w internecie można znaleźć bardzo ciekawe komentarze. Hanna. Aha, no tak. Wiedzą, że kometa była 50 tysięcy lat temu, ale nie potrafią zrobić jednego prawdziwego zdjęcia Ziemi. Adam B. Człowieku, weź się ogarnij. Człowiek nigdy nie był w kosmosie, bo żadnego kosmosu nie ma. Na czym się w ogóle opierają ci ludzie? Z czego oni w ogóle wywodzą swoje twierdzenia? Przede wszystkim środowisko płaskoziemców nie jest jednolite. Niektórzy opierają się na bardziej dosłownym interpretowaniu Biblii na przykład, czy Pisma Świętego i wywodzenia z tego, że Ziemia nie jest planetą. Planety krążą po niebie. Planety są tymi obiektami, które nie poruszają się tak jak gwiazdy, tak jak wierzono w starożytności. A Ziemia nie jest planetą. Ziemia jest Ziemią. Ziemia jest środkiem świata, środkiem wszechświata. Wszystko krąży wokół Ziemi. No to jest takie bardzo, bardzo jakby pierwotne spojrzenie, nie biorące pod uwagę właściwie zjawisk. Inna część płaskoziemców nie analizuje tego w ten sposób, ale w ogóle pomija fakt, co jest poza. Środowisko płaskoziemców zaczęło rosnąć w siłę w latach 70. XX wieku. To wtedy Charles Kenneth Johnson powiększył grono zwolenników poprzez wydawanie publikacji. Flat Earth News był darmowym magazynem. Finansowanie zapewniali członkowie Towarzystwa Płaskiej Ziemi. Johnson nazywał naukowców kłamcami, a NASA fałszywą spiskową organizacją. Zgodnie z wizjami świata płaskoziemców, Ziemia miałaby być dyskiem o środku na biegunie północnym, otoczonym 48-metrowym murem z lodu. Mamy tarczę Ziemi, mamy ten lodowy mur, który ją otacza, Antarktydy, gdzie wszystkie rządy świata zawiązały spisek, że tam nie wolno nikomu pójść, co de facto jest nieprawdą, bo wolno. Nie ma żadnego zakazu wstępu na Antarktydę. Proszę bardzo, jak tylko kogoś stać, żeby tam popłynąć, to można. Są nawet rejsy komercyjne, które zabierają wycieczki z Argentyny. Jeśli ktoś ma ochotę, proszę bardzo. Temperatury często spadają poniżej 40 stopni poniżej zera. To, że jest to technicznie wykonalne, nie oznacza, że jest to łatwe i tanie. Nie trzeba żadnych spisków, żeby to po prostu było niebezpieczne. A co miałoby być nad nami? Część z tych płaskoziemców uważa, że Ziemia przykryta jest kryształową półkulą, która utrzymuje atmosferę na Ziemi. A więc dochodząc do tego muru lodowego, gdybyśmy się przecież przez niego przedostali, to w którymś momencie zderzylibyśmy się z tą kryształową sferą firmamentu. To, że rządy, iluminaci, reptilianie albo ktoś, kto zarządza światem z ukrycia, doskonale o tym wie, to oczywiste. Przecież dowodem na poparcie tej hipotezy miałby być fakt, że flaga ONZ przypomina właśnie tę wizję świata. Płaskiej Ziemi z Arktyką w środku. Dlatego rządzący światem taką flagę wymyślili, żebyśmy nabrali podejrzeń, prawda? To samo jest z atlasami. Atlasy Ziemi, które pokazują kulę ziemską z północnego bieguna, to jest pozostałość historyczna. Pewna. No, nasza jakby współczesna cywilizacja wzięła się głównie od XIX, XVIII, XVII-wiecznego kolonializmu europejskiego, który rozwinął się przecież na północnej półkuli Ziemi i to dosyć daleko na północ. I to jest nasz środek świata, tak, historycznego. I z tego punktu widzenia patrzymy na całą kulę ziemską. Australia jest gdzieś od spodu, bo ona została skolonizowana późno. Ale tam przecież żyły inne kultury wcześniej. Gdyby nasza cywilizacja powstała nie w Europie, tylko właśnie, nie wiem, na Nowej Zelandii czy Południowej Afryce i tam zdominowała Ziemię, to naturalnym sposobem patrzenia na kształt kontynentów byłoby od bieguna południowego,
A więc na środku mielibyśmy Antarktydę i wszystkie kontynenty byłyby do góry nogami. Kula nie ma wyróżnionego punktu środkowego albo początkowego. Jest równie każdy punkt uprawniony, a na płaszczyźnie jest jakiś środek. Żeby udowodnić tezę, że Ziemia jest płaska, pan Bob Noodle postanowił sprawdzić to doświadczalnie. Jeden z takich bardziej prominentnych amerykańskich płaskoziemców miał znajomego, który miał dużo kasy. Kupili nowoczesny żyroskop laserowy, który mierzy obroty poprzez efekt interferencji światła w światłowodach. Ku ich zdziwieniu wyszło, że jak położyli to na stole i zmierzyli, to wyszło, że Ziemia obraca się z prędkością 15 stopni na godzinę, czyli 360 stopni na 24 godziny. Niesamowite odkrycie. A może to po prostu spisek globalistów, na przykład producentów globusów, którzy obawiają się bankructwa? Pan Bob już zapowiedział, że to nie koniec eksperymentu i że następnym razem wsadzi żyroskop do komory z bizmutu i wtedy już na pewno udowodni, że Ziemia jest płaska. Ja uważam tak, bycie płaskoziemcą polega na tym, żeby być ignorantem w kwestii podstawowych praw fizyki. Proszę wybaczyć, ale jest to najbardziej obrzydliwy sposób prowadzenia dyskusji. Najłatwiej jest zniszczyć przeciwnika, oponenta, wybierając z własnego punktu widzenia wyobrażenie o tym, co i jak on chce przedstawić, żeby później po ekspercku go zniszczyć własną logiczną argumentacją. Jest to jeden z niższych chwytów retorycznych przy prowadzeniu wszelkich dyskusji. Bo cóż my tu widzimy? Otóż płaskoziemcy wykonują badania doświadczalne. W wyniku tych badań stwierdzili, zgodnie z rzeczywistością, że Ziemia się obraca. I to prawda. Ziemia oglądana z boku, z przelatującego z prędkością podświetlną gwiazdolotu, wygląda na płaski naleśnik o grubości języka Einsteina, który jednak się obraca. Dużo wolniej niż to zmierzyli panowie na tym naleśniku, z uwagi na relatywistyczną dilatację czasu. To Ziemia przecież przemieszcza się pod statkiem z prędkością relatywistyczną, więc dla obserwatorów z tego statku czas na niej płynie dużo wolniej, obraca się ona dużo wolniej, tym wolniej im bardziej płaska jest przez nich postrzegana. Co do zasady, zatem zamiast im pomóc i przedstawić im rzeczywiste dowody na to, że Ziemia jest płaska, dla większości obserwatorów, no a może poza tymi, którzy na niej mieszkają, wmawia im się dziecko w brzuch i wybiera niestworzone, najgłupsze hipotezy, jakie tylko powstały w ciągu ostatnich dziesięcioleci i stuleci na ten temat. Jest to po prostu karygodne. Przecież i dzieje nauk ścisłych, realizowanych przez uczonych uniwersyteckich z tytułami doktorów, profesorów, akademików, na przestrzeni dziejów ulegały ewolucji. I jeżeli wybierzemy którykolwiek z elementów etapów pośrednich prowadzących do aktualnego stanu wiedzy akademickiej, to okaże się, że często, że nader często uczeni ci ulegali zwykłej iluzji, poczynając od Ptolemeusza poprzez Kopernika, któremu wydawało się, że planety krążą po orbitach kołowych, Newtona, który wierzył w absolutną czasoprzestrzeń euklidesową, Einsteina, dla którego Bóg nie grał w kości, Niela Bohra, któremu nie mieściło się w głowie, że z jego teorii może wynikać nie świat, ale multiświat, czyli wszechświat kwantowy. Zatem więcej pokory, także przy ocenie ludzi, którzy stworzyli systemat płaskiej Ziemi i jak się okazuje, nie był on naukowo nieuzasadniony. Ziemia jest płaska dla znakomitej większości obserwatorów relatywistycznych. Ci nierelatywistyczni to tylko taki sam szczególny przypadek, jaki obserwujemy w aproksymacji teorii grawitacji grawitacją. Opisem grawitacji dokonanym przez Sir Isaaca Newtona. Zauważmy, że na przestrzeni wieków miała miejsce zmiana paradygmatu naukowego. Zmiany te odbywały się nie ewolucyjnie, tylko rewolucyjnie.
Podobnie dzisiaj stoimy na progu kolejnej rewolucji poznawczej, gdyż zabrnęliśmy, jak się zdaje, w absolutnie ślepy zaułek, w którym nie jesteśmy w stanie pogodzić teorii grawitacji Einsteina z mechaniką kwantową i z kwantową teorią pola. Czas na nową rewolucję. Jeżeli będziemy potępiać w czambuł nowe idee i pomysły, ośmieszać je, wzorując się na jakże wygodnej krytyce ludzi, których sprowadziło się do pejoratywnego określenia płaskoziemcy, to być może postąpimy podobnie z geniuszami, którzy znajdą nowy rewolucyjny punkt zaczepienia, który umożliwi pełniejszy opis rzeczywistości, zgodny z jej rzeczywistym wyglądem, charakterem, treścią, strukturą tkaniny rzeczywistości. Być może nasze problemy mają źródła głęboko antyczne. Być może należy sięgnąć do podstaw matematyki. Geometria krzywoliniowa wyewoluowała z geometrii Euklidesa, w której ta pierwsza okazała się być tylko przypadkiem szczególnym. Podobnie jak czasoprzestrzeń Newtona okazała się być bardzo szczególnym, nierelatywistycznym przypadkiem, czy też przybliżeniem teorii relatywistycznej i teorii grawitacji. Być może należy sięgnąć do źródeł i poszukać innej podstawy niż to, do czego doszliśmy na przestrzeni tysiącleci rozwoju matematyki. Być może potrzebna jest nowa matematyka. Multiświat, multiversum, wszechświat zdaje się wymagać tego typu nowej matematyki. I tam nie wystarczy tylko matematyka liczb zespolonych określająca amplitudy prawdopodobieństwa rozchodzenia się fal prawdopodobieństwa, fal materii, energii w płaskiej przestrzeni, gdyż nie pozwala to na opis rzeczywisty w przestrzeni zakrzywionej, w czasoprzestrzeni zakrzywionej. W multiwszechświecie niekoniecznie, a wręcz absolutnie niemożliwe jest utrzymanie modularnej arytmetyki nawet, w której jedynka pozostaje jedynką, a dodanie jedynki do jedynki daje dwójkę. Światy rozszczepiają się według zupełnie innych zasad matematycznych. Są też ze sobą splątane w inny sposób, niż sobie to być może dzisiaj wyobrażamy. To wszystko wymaga być może właśnie nowego spojrzenia także na same podstawy matematyki od arytmetyki i geometrii starożytnych poczynając, a na algebrze zbiorów nieskończonych, takich lub owakich kończąc. Zatem więcej pokory. Nie ośmieszajmy ludzi, którzy odrzucają obecny gmach nauki w sytuacji, w której doprowadziła ona nas, czy zaprowadziła nas w ślepy zaułek poznawczy. Dziękuję Państwu za uwagę i polecam się na przyszłość. Jeżeli posłuchamy osób, które do tej grupy ludzi można byłoby zaliczyć, to łatwo dojdziemy do wniosku, że oni po prostu kompletnie nie rozumieją matematyki, fizyki. Nawet w nie jakimś super zaawansowanym stopniu, tylko w stopniu, nie wiem, sięgającym końca szkoły podstawowej. Szkoły średniej to już jest w ogóle bardzo, bardzo dużo. Poprzez niezrozumienie podstawowych praw fizyki można bardzo łatwo pewne terminy rozumieć opacznie. Nie do końca rozumieć, co się widzi, a więc nieprawidłowo interpretować to, co się widzi. Ale jest jeszcze kilka ważnych spraw do omówienia. Bądźmy rzetelni. Sprawdźmy to dokładnie. Woda dąży do poziomu. Każda inna ciecz, każdy inny płyn. No dobrze, a po co w takim razie otoczeni jesteśmy kryształową kopułą? Czyżby coś nam groziło, czy może my jesteśmy zamknięci w tym świecie i trzymani pod kopułą jak te biedne panie w seksmisji? Bocian! Patrz! Bocian! Jak on żyje, to znaczy, że my też możemy! Ha, ha, ha! Ciśnienie powietrza na Ziemi wynosi około 1 atmosferę, tak? Czyli jest dosyć duże, a w kosmosie miałoby być rzekomo próżnia. No to przecież jak postawimy zbiornik wypełniony gazem obok zbiornika z próżnią i wpuścimy jedno do drugiego, to powietrze ucieknie ze zbiornika, nie? No to powietrze z Ziemi uciekłoby w kosmos, gdyby nie było żadnej kryształowej sfery, która przykrywa płaską Ziemię. Teraz pytanie kluczowe.
po co ten spisek? Czemu miałoby służyć utrzymywanie ludzi w poczuciu, że Ziemia jest kulą? Co za różnica? Co w praktycznym życiu codziennym zmienia fakt, że kula jest, że Ziemia jest kulą, albo że Ziemia byłaby płaska? Co, jakie to ma znaczenie? To może mieć znaczenie co najwyżej dla nawigatorów. Sam nawigowałem na morzu, bo pływam, ale... No. I wedle praw fizyki zgadza ci się wszystko, kiedy nawigujesz. Tak. No. Tak. Mimo, że biorę to, że Ziemia jest kulą, nie? No ale dobra, no, można by powiedzieć, no ja tutaj jestem członkiem spisku, no jestem w końcu z wykształcenia astronomem, nie? No musiałem zostać umówił się tutaj... dziennikarzy nas jakimś tam podrzędnym fizykiem i teraz będą pociskać kity. No, dokładnie. Nie? Także potrafię. A ile tego... dostałeś za to od NASA? NASA to mam w domu. Widząc kilkukrotnie więcej, nasza pewność siebie, poczucie pewności siebie w tym temacie jest znacznie niższe niż jak widzieliśmy mniej. Bo dopiero uświadamiamy sobie, jak wiele jeszcze przed nami jest do nauczenia się, żeby móc powiedzieć, tak, ja się na tym znam. Jest znacznie gorzej. Gdy już dojdziemy do granic ludzkiego poznania, the state of art, zaczynamy sobie poważnie uświadamiać, jak niewiele wiemy na obecnym poziomie poznania jako ludzkość, wiem. Że nic nie wiem, nie oznacza bynajmniej ignorancji. A w sytuacji, w której od blisko wieku poznanie nie poczyniło większych kroków, nie mówię o zdobyczach technologicznych. Bo umiejętność budowy i zdetonowania bomby wodorowej nie przybliża nas jakoś do kontrolowanej syntezy termojądrowej, ale nawet i o to mniejsza. Najnowsze zdobycze cywilizacyjne, teleskop Webba, co najwyżej sprowadzają nas na jeszcze głębszy poziom frustracji. Gdy uznana od tegoż wieku teoria wielkiego wybuchu zdaje się stawać bezużytecznym wymysłem szaleńca. A zatem już nie tylko ogólna teoria względności i kuft się wzajemnie podważają. Oto technologia podważa uproszczone wnioski płynące z interpretacji przez kosmologów uproszczonych zasad ogólnej teorii względności, pomijających w istocie krzywoliniowość strzały czasu. Gdy kwestionowana zaczyna być nawet zasada myślę, więc jestem, ergo świat nie istnieje, ergo etyka jest funta kłaków warta wraz z celami, jakie sobie stawiamy jako gatunek kognitywny. It's much worse. Once we reach the limits of human knowledge, the state of art, we begin to seriously realize how little we know as humanity at the current level of knowledge. I know that I know nothing does not mean ignorance. And in a situation in which science has not made any major steps for almost a century, I am not talking about technological achievements. Because the ability to build and detonate a hydrogen bomb does not bring us any closer to controlled thermonuclear fusion, but even less. The latest achievements of civilization, the Webb telescope, only bring us to an even deeper level of frustration when the Big Bang theory, recognized since this century, seems to have become a useless invention of a madman. So it is no longer just general relativity and QFTH that undermine each other. This technology challenges the simplistic conclusions resulting from cosmologists' interpretation of the simplified principles of the general theory of relativity, which actually ignore the curvilinearity of the arrow of time. When even the principle, I think, therefore I am, begins to be questioned, the world does not exist. And ethics is worth a pound along with the goals we set for ourselves as a cognitive species. Czasami nie jest łatwo przyznać się do tego, że czegoś się nie wiedziało, ale przecież niewiedza jest czymś naturalnym. Rodzimy się nie wiedząc. Dopiero z czasem nabywamy wiedzę. A może czasami trudno po prostu przyznać się do tego, że można było się mylić. Tak czy siak życzymy pięknej podróży dookoła świata albo od ściany do ściany. I, as many people in science communication, am fascinated with flat earthers. Here you have a group of people steadfastly rejecting evidence that's right in their face.
Today I want to tell you why I nevertheless think flat earthers are neither stupid nor anti-scientific, most of them anyway. The most popular flat earth model is that of a disk where the North Pole is in the middle and the South Pole is an ice wall on the edge of the disk. An alternative is the so-called bipolar model, where both poles are on the disk, surrounded by water that's held by a rim of something, maybe ice or rocks. And a minority of flat earthers believe that Earth is really an infinite plane. We normally attribute to gravity come instead from the upward acceleration of the flat Earth. As a consequence, the apparent gravitational acceleration is the same everywhere on Earth. I explained some weeks ago that this is in conflict with evidence. We know that the gravitational acceleration is most definitely not the same everywhere on Earth. The idea that gravity is due to upward acceleration also causes other problems. For example, you have to assume that the Moon and the Sun accelerate along with the flat Earth, so we don't just run into them. To get the day-night cycle to be noticeable, you have to shrink the Sun and move it closer to the Earth. You also have to somehow get the radiation of the Sun to be directional. That's many more ad hoc assumptions. But even with those assumptions, the size of the Sun will change during the day more than we observe. The Flat Earth Society goes back to an Englishman by name Samuel Rowbotham, who lived in the 19th century. He was a medical doctor who believed he had proved that the Earth is flat and then complained for the rest of his life that the supposed scientific authorities ignored him. He referred to his method as syteticism, after the Greek word sitio, to seek. By syteticism, he meant an extreme version of the philosophy of empiricism. Rowbotham's philosophy, which is still the philosophy of flat earthers today, is that if you want to understand nature, you should only rely on information from your own senses. You can, for example, read on the website of the Flat Earth Society, "The world looks flat, the bottoms of clouds are flat, the movement of the sun." These are all examples of your senses telling you that we do not live on a spherical heliocentric world. This is using what's called an empirical approach, or an approach that relies on information from your senses. After Rowbotham's death in 1884, the flat earth idea was carried forward by another British guy, Samuel Shenton, who once explained to a journalist, "No man knows the ultimate shape of the earth, but that portion we live on is definitely flat. No one will ever know what the whole complexity is like, I suppose, because it goes beyond his sphere of observation, investigation, and comprehension." Shenton created the International Flat Earth Society. Few people cared. He died in 1971. After his death, the Flat Earth Society was taken over by the US-American Charles Johnson. Johnson died in 2001, at which point the Flat Earth Society had 3,500 or so members. The job then fell to another American, Daniel Shenton, who is not related to the earlier Shenton, but whose logic falls right in line. He said in an interview with The Guardian in 2010, "I don't think there is solid proof. I'm not intentionally being stubborn about it, but I feel our senses tell us these things, and it would take an extraordinary level of But in 2016, everything changed. What happened in 2016 is that a few devout flat earthers put up videos here on YouTube. And that really got things going by way of recruiting new believers. These videos have meanwhile been watched by millions of people. And that had consequences. In a 2018 poll in the United States, 2% of the respondents said they believe the Earth is flat, while another 7% are not quite sure.